Wracamy do sprawy próby przejęcia spółdzielni mieszkaniowej Górnik z 2014 roku. 6 maja Sąd Okręgowy w Katowicach wydał nieprawomocny wyrok, z którego wynika, że wszystkie uchwały podjęte przez, w cudzysłowie, nowy zarząd, który próbował przejąć spółdzielnię, są nieważne. Wszystkie uchwały tamto samozwańczej Rady Nadzorczej Zarządu są nieistniejące. Czyli innymi słowy, sąd uznał, że wszystko, co wydarzyło się w tym 2014 roku, nie miało prawa zaistnieć. Przypomnijmy, ponad 2 lata temu doszło do próby przejęcia spółdzielni mieszkaniowej Górnik i odwołaniu zarządu i rady nadzorczej. Wówczas grupa kilku osób wtargnęła nawet do siedziby spółdzielni na osiedlu stałym. Panie, uderzył w twarz, proszę opuścić. Nastąpiła eskalacja tego konfliktu 18 lipca 2014 roku, kiedy nowo wybrany zarząd, jak mi to określali, czyli pan Stanek i pan Kowalski, w otoczeniu ochrony z Dąbrowy Górniczej, z Opola, próbowali przejąć pomieszczenia, budynek spółdzielni mieszkaniowej na osiedlu stałym. No, po obronieniu tego wszystkiego przez spółdzielców oddaliśmy sprawę do sądu. Z wyroku zadowolenia nie kryje Maciej Bochenek. Ta grupa nie pierwszy raz próbowała to zrobić. Podobne zdarzenia już mieli za sobą. Wiem również, że później się to zrobiło dosyć głośne i w innych spółdzielniach również próbowano przeprowadzać tego rodzaju zebranie podstawionymi osobami. Wyrok jest na razie nieprawomocny.